Siemaneczko, jestem Pytem Games. Witam was. No i gospodarstwie dzisiaj będziemy sobie tworzyć prawicę, czyli tam będziemy sobie włączać na nowej łące. Nową łąkę będziemy sobie włączać. Powiem wam, fajny połać łąki. Fajny połać łąki. Troszeczkę taki zawirowany, taki zakręcony. Więc zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie, jak tam to poleci. I nam tego uleci. Tego wszystkiego. Nie wiem, tama jest dość no, tęga, ale wiadomo. Zobaczymy. Na przykład mi się udało kupić to z pełnym, tak powiem, nałożeniem. Tak, chyba tak będzie git. Więc co, lecimy sobie, sprawdzimy, jak to będzie wszystko wyglądało. 13 na godzinę, oczywiście. Można sobie lecieć. Usłysik ogarnięty, naprawiony. Tutaj była tylko drobny taki mankament przy wałku. Nie wiem, czy ta przystawka się zapinowała, jak coś tam się zrobił, oszczędzić trochę bałuszenia, poszedł coś tam nie mechanik, mówimy, no bo teraz z tego braku, że ja nie mam możliwości samemu teraz naprawiać, to wiadomo, że mechanik teraz sam stwierdził, że tak coś poszło, oszczędzić poszedł. Naprawił mi, posprawdzał mi co nieco, no i 1300 lub poszło. Ale to już powiem w poprzednim odcinku, ale ze względu tylko jest problem. Na szczęście teraz już jest wszystko w porządku, pokazał mi zapewne kusiarki, mówi sprawdź sobie, bo mój case ma spiętego z pasą, bez sensu. Będziesz odpinał, sprawdź teraz sobie na spokojnie, jak to wszystko ci wyglądało. Dobra, zajebiście, pokazał mi łąki opłoszenia. No to zaraz. Mam nadzieję, że nic tu się nie... Nie łód, nie łód, ja nie Pawli pod tym względem. No to jest troszkę taki ciasny mat te pole, za łąkę, przepraszam. Ale jakoś tutaj trzeba się będzie wykręcić pod tym względem. Dobra, jakoś tak. Troszeczkę trzeba się będzie napocić. Jakoś to opocić na wiadomo. Ja się raz w środku, później teraz obejdziemy sobie na zewnętrznej strony i będzie git. Będziemy sobie już tylko środki poprawiać. I powinno być miodzio, proszę państwa. No nie wiem, parę takich fajnych nakamaków jest. Jest taki zwariowany. Na pewno na pole raczej będzie to ciężko ogarnąć. No ale łąka na ten pan dzień będzie tutaj pewnie przez dłuższy czas. Ale mówiąc, bo jeszcze będzie miała wydajna. Tutaj gościu mówił, no nie przesiewał jej, no ale widzę, że ona dość fajnie wygląda, wysoka dość łączka. Dla mnie jak najbardziej potrzebna, bo wiadomo, tej paszy jest dość mało, w tym roku jednak to bydło no, potrzebuje, a jednak pogoda nie zachwyca względem rodzaju plonów, więc trzeba jakoś tutaj radzić. Miałem wziąć to w dzierżawy, wolałem sobie to kupić, ale wy oglądaliście odcinek. Nie skup na tego, to wiecie, że to było na spontanie, bo właśnie sprzedaży w talerzowaniu, po sprzedaży żyta był kupiony ten kawałek. Ogólnie nie wiem, jak tam z komentarzami, z tym wszystkim świetleniami, no bo widzicie, mam czwartek, jak tam nagrywam odcinek po odcinku, a tu już jest odcinek bodajże na poniedziałek. No, mam taki teraz, że tak powiem, czas nagły, nie nagły, na to. Może trochę więcej odcinków ponagrywać, byście mieli później ewentualne oglądanie, bo wiecie, że jest teraz lato, no i te, znaczy, nie można powiedzieć, wakacje są, lato teraz będzie, więc trzeba będzie jakoś pooganiać sobie te odcinki. Wiem, że od 15 lipca, coś w tym stylu, jeszcze się okaże ciekawi, no i tak podwozi choćby tutaj, do mnie. Znaczy do zjadu wchodzi i wiadomo, no czyli czeka nagrywać, no średnio to będzie, no i przez dłuższy czas to będą, bo będą chyba bodajże od 15 lipca do 20 sierpnia. No to wiecie, no, trochę tych odcinków trzeba trochę nie namucić, żebyście mi na codzienny odcinek, bo na tym patrząc na te wyświetlenia, patrzę tylko typowo dla siebie, że chcę jednak pociągnąć to sobie do końca codziennie,
Nawet starając się nagrywać to codziennie. Na razie fajnie, bo jest czwartek, nagrywam to. A mam tu już na poniedziałek. Więc tutaj nie ma takiej tareli. Więc tak się cieszę, że to w miarę dobrze idzie. No dobra, jeśli się uda, dzień do przodu będę miał, no to już będzie elegancko. Mam taki zamiar, że właśnie piątek usiąść się ponagrywać już do środy, nawet wszystko było niezgodnie planem. A chyba sobota, niedziela, chyba sobie raczej odpuszczę, chyba że zobaczymy, jak tam to finalnie wyjdzie. Chociaż teraz może bardziej mogę pocisnąć. Później w tym okresie dzieciaki będą jednak posieli sobie dzieciakami. Mieć spokój. Kompa, a mieć pan sobie na czas. Chyba, czyli wiecie, no fabularnie, jak to mówi, rozwojowo i tak się nic nie zmieni. A więc no, taki tylko będzie okres przodu. Ach, to chyba zrobiłem Riot w tamtym roku, jak się nie mylę, na wakacje, że robisz content wakacyjny, że miał z live'ów właśnie robił wycinki i tutaj później to wrzucę na YouTube'a. No, na takie coś będę chciał zrobić, tylko że będę chciał, wiadomo, zrobić to w sensie odcinkowym do samych wakacji, do, mogę powiedzieć, praktycznie końca wakacji. No. Czy to tak wyjdzie, no bez tego muszę mieć, no to później 10 dni, 10, 11 dni, to myślę, że jakoś tam się później jakoś tam zdoła to zrobić. Mam taki plan, a czy wiadomo, czy to wyjdzie, na pewno chciałem codziennie filmy mieć. To jest na pewno dla mnie ważne, bo chciałem to praktycznie skończyć praktycznie z codziennym odcinkami, że w tym roku jednego odcinka bodajże nie było, tak, nie było innego odcinka. Ale wiadomo, chcę mieć 365 odcinków ogólnie wrzuconych. Wiadomo, że było okresu wiosennego, wrzucałem po dwa filmy. Więc tutaj i tak miałem dobrze. A teraz wiadomo, tak nie mam tego czasu. To jest pojedno. Gry też nie mam, gierki, żeby jakieś fajnie rzucać. To jest po drugie. No to się miało, czy się wróciło, tak? Jakieś update tylko wychodzą typu do Carforsaina. Nie, tak, Carforsaina, czyli to właśnie House Flippera. To może wtedy ewentualnie też się zastanawiam nad jakimś powrotem, jakieś gierki na kanał też. A to wiadomo, na okres popu zimowy. Wiadomo, też mieliśmy na okres zimowy, mieliśmy także przepiękną grę dla mnie, The Walking Dead, którą no, wspominam naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Szkoda, że właśnie tego sezonu 5 no nie ma, chociaż tam podobno coś tam dostaje dotacje, dotacje, nie wiem jak to powiedzieć, dostaje na jakąś grę, która właśnie jest związana z jednym z ich produktów. No i zobaczymy, czy tam to może wypali te długi net, nie wiadomo. 5 sezon chciałem to zobaczyć, chciałem to ograć, no ale wiadomo, jeśli tak to będzie, na pewno będzie wtedy do The Walking Dead. Właśnie dopiero sezon 5, jeśli tak coś faktycznie wtedy będzie. Patrzę ogólnie, że u mnie tak, na monitorze na jednym jest troszeczkę jaśniej, na drugim jest ciemniej. Ciężko jest mi to skalibrować, nie wiem, czy to tak jest. Gdzie chcę zobaczyć jedną rzecz. Chodź, muszę przynajmniej do spodziewania. No standard. Nie, nic. Nie, dobrze jest. Dobrze jest. Wiecie, musiałem przedstawić, bo chciałem zobaczyć na pewności, czy pewnie faktycznie jest to wszystko dobrze poustawiane. To się trenuje. No i ja musiałem mieć to samo, co mam właśnie tutaj na ekranie głównym, czyli LG-ku. O, teraz to sobie można wędziarać. Ogólnie koci mnie. Tak mniej więcej mogę na pewno, nie wiem jak to się mi dokładnie, a tak się jak to zajmuje. Chciałbym mieć
nie wiem, czy większą siarkę dyskową, czy ewentualnie dokupić sobie do przodu właśnie kusiarkę Samasha dyskową dużego case'a. Fajnie mi to wyglądało, takie bym takie dwa takie kusiareczki sobie tu wpaść. Ale na pewno kłóci mnie, żeby kupić co najmniej chociaż ciut, te 20 centów przeszłą kusiarkę na gospodarstwo, bo to jest 2,60, bo jest to 2,80 cm, żeby już umiało. A szerzej to nawet by pasowało, żeby miał już 3 metrówkę kosiarkę na tym moim gospodarstwie. No to wiadomo, za te pieniądze tak kupowałem, to też jakieś nie jest duże pieniądze, to 13 tysięcy ładnie zawydałem na tą kosiarkę, więc też nie ma co tak się mi oczekiwać zbytnio, a troszkę tych hektarów już po krachach stała właśnie. Więc to już troszkę już jak to się mi zeksportowała się dość mocno. Ogólnie ta łąka będzie przeznaczona na sianą pieczonkę, bo tej starej tawy raczej będę chciał zrobić sobie sianą pieczonkę, a ze swoich taw będę chciał zrobić sobie sianą. Więc tak teraz będzie idealnie. Chyba tej sianą pieczonki mam dość mało. Troszkę sobie nam zrobić. Znaczy mówię ją pieczonki mało. Powiedz, że mam chyba niecałe 20 tysięcy, 20 tysięcy, może coś z tego. No właśnie. Trzeba bym troszeczkę tego nadrobić, żeby to miał kosięce i nogi. Wiecie, no jeszcze pracowałaby na pewno jeszcze jedna taka łączka, jakby było idealnie. Na moje bydlaski też mieli siano i siano pieczonkę robioną. To powinno być wtedy z pewności dla mnie wszystko. Ale trzeba się cieszyć, że tak się udało kupić tą działkę za moim zdaniem duże pieniądze, za 38 tysięcy, też nie wstydu podawaliśmy. Na odcinku musiałem zobaczyć odcinek ogólnie. Tak funkcjonowaliśmy, bo nie pamiętam, jakieś takie zaraz im mówią obkoszone tu już, ale lecimy sobie teraz do dalej na gospodarstwo i będziemy sobie obkaszać dalej. Będziemy sobie obkaszać dalej z tego względu, że chcę całe tabie zrobić na odcinku, zobaczymy jak to na nim idzie. A ziemi na samym będzie. Zobaczymy, potarzowane wszystko. To jeszcze mi to pole polecić, żeby kupić. Jeżeli to może tutaj łąkę zrobić, w sumie też by nie było źle. Fajny, dość fajny połacik. Zobaczymy, będziemy myśleć. Jest. Opcji jest dużo, maszyn jest pełno. Teraz trzeba tylko kupować pola. No bo tak wspomniałem. Teraz to co z pól idzie na pola. To z mleka idzie na spłaty kredytów. To mi wszystko starcza. W zupełności. No i co, będziemy coś to później modernizować. Wszystko w późniejszym oczywiście czasie. Będę mieć te pola kupić. Teraz za te płody moje rolne, które będę miał właśnie zebrane. A ja tych pieniędzy będzie. Na pewno teraz będę próbował przynajmniej oscylować pod tym względem, aby odpłacać ten kredyt. Kredyty jeszcze troszeczkę jednak posiadamy. Wiadomo, teraz mieliśmy nowe nabytki, tak można powiedzieć. Dobra, pojedziemy tutaj na tą łączkę. Tutaj wyjdziemy, zobaczymy. Bo ogólnie już kupiliśmy do 8 tysięcy za mleko. Z 3 miesięcy za mleko, z 2 miesięcy mieliśmy pieniądze na to, żeby kupić wszczepek. Więc tutaj, wiecie, było dość sporo. A teraz zobaczmy ogólnie, jak wygląda moja sytuacja w banku odnośnie spłat kredytu. Mamy 17 tysięcy. Spłacić kredyt no, mogę. Zostało mi... A dobra, zróbmy tak. Spłaćmy. My zerujmy tylko. To zobaczymy, czy to będzie dobrze. No i zostaje mi niby 7 tysięcy 3 miesiące. Jesteśmy na pusto, tak powiem, na zero. Ale nie ma takiej, to myślę, moim zdaniem tragedii. No bo najgorszy to jest kredyt właśnie związany z krowami, tak? No tutaj, znaczy z oborą. Moje krowy jakoś tak, no dają radę z tym mlekiem, ale patrząc na jałówki, to już powinny być wycielone, to coś tu jest nie tak.
Jeszcze się nie urodził, mnożenie 0, nie wiem jakim sposobem, ale tak właśnie jest, więc no coś tam, nie, chyba 24, albo 20 miesiąca, nie pamiętam. Czekajcie, ja sobie też pójdę na szybko do któregoś pierwszego budynku mojego, nie będę oszukiwał, nie będę pokazywał, znaczy chcę zobaczyć po prostu dla samego siebie. Nie, że nie mam stanu konta, to są jałówki. A teraz krowy wiek 28. Teraz pytanie, czy ja chciałbym być płciowo do 18 miesiąca? Ja mam. Dobra, no do 18, tak? Mogę się żyć 10 miesięcy. No, no i ja mam teraz tak. Tak, a ja mam 18 miesięcy, czy 20 chyba bodajże miesiąca, tak? Wycieranie będzie. No dobra, to tam, no dobra, jakoś tam nie zagrali. Taką byłam nadzieję, że można sobie to zrobić i zobaczyć. Jeszcze nie będę martwił pieniędzmi, no bo raczej tutaj to uda się w górę dosprzedać ten rzepak, no i jakoś tam z tego wyjdę, jak nie. Tam jak się będę i tak, nie będzie tak źle. Odnośnie jednego i inwestycji, którą właśnie miałem poczynić i będzie poczyniona będzie to inwestycja odnośnie paneli. Zadzwoniłem, znaczy inaczej, dzwoniłem do jednej firmy odnośnie fotowoltaiki, na jakiej zasadzie mogą mi podłączyć fotowoltaikę. No i powiedzieć, znaczy podłączyć, wiadomo, jak okres letalny, no bo mówię, gotówki nie mam, jak wygląda sytuacja letalna. I cały koszt oczywiście całej instalacji i odsetek związanych z systemem letalnym. No i tak, sytuacja jest następująca. W jednej firmie, którą właśnie pierwszą dzwoniłem, pan proponował mi 9,95 kWh, czyli no lekko ponad 2 za mało tego, co miałem oczekiwał. No dobra, magazyn energii. Ja chciałem 30, oni proponują mi 15 bądź 20, już tak mniej więcej pamiętam. A to się z tym. No i instalacja TP i TD. No koszt 75 tysięcy. Więc dobrze. Jak sytuacja związana też mówię z kosztu ZA. Tak, bo nie mówię, nie będę dokładał pieniędzy. One sobie to na raty. Jeśli jest możliwość, to czemu z tego nie skorzystać? Raty w takiej kwocie na rok czasu. Równiutki rok czasu. Wychodzi mi 7,5 tysiąca. 7,5 tysiąca, teraz za 10 to jest 75 tysięcy. Mówię, no dobra, ale tak sobie liczę. Uziwa liczę. Ale tak jedno mi zaszło, mnie kuźwa, ale tak 2 miesiące po 7,5 to jest 15 tysięcy więcej. Dużo, niedużo, w zależności jak to uważam. No i tak sobie posiedziałem, no dobrze, ja sobie to przemyślę. No i oczywiście jak chyba do jednej firmy się zadzwoni, to druga zaraz też będzie dzwoniła. Ja się zastanawiam nad tym jednym właśnie tą firmą, którą dzwoniłem. No i odezwała się także druga firma. Spytała się mnie, co ja oczekuję odnośnie inaczej. To ja oczekuję, jakiej mocy itp. itd. Wiedzieli po prostu, jak to być. No i panie, 12 kWh, do tego bak energii 30 kW i montaż na dachu, bo ja bym to też tak właśnie było, tylko i panie chciałem powiedzieć. No i tak sobie posiedzieli, pomyśleli, pogombinowali, potworzyli, obliczyli mi ITP, wiadomo, że na system latalny. No i wyliczyli mi 12 kWh.
i magazynem 30 kW. Czyli 30 kWh. Finał patego oboja powinna mi cały czas przytrzymywać, bo braku prądu też powinno mi to utrzymać. I te roboty, tego robota itp. itd. O właśnie. No i cena 85. Mnie doba dychę więcej. Okres kredytowania ten sam, co właśnie firma poprzednia, czyli 12 miesięcy. 12 miesięcy, ale co się okazało, to jest na 2% kwoty, czyli jak dobrze teraz moja matematyka się nie myli, to 16 tysięcy z tego, tak? 10, nie, przepraszam, co jak utwardzam? 2%, no kurwa, że policzyłem już. Coś mi tu, źle, żebym tu już tu policzył teraz. To jest 800 zł, o. 800 zł, czyli 1600 zł tylko za to, że ja chcę ich firmę wziąć. Tam 2000 powiedzmy. 2000, czyli ja mam za 87 tysięcy bank energii. 30 kWh do tego mam jak to się mówi 12 kWh panele. No i mam do tego tylko 2000 więcej w ratach. To znaczy 2000 płacę odsetek rok tylko. A tam wychodziło mi, powtarzam, 15. No to się nie zastanawiając, nie cudując, no co Piotr zrobił. Wziął, podpisał umowę. No i przyjadą od sierpnia, czy na sierpniu już myślę, że będą zamontowane te panele. W sierpniu będą już panele fotowoltaiczne na mojej oborze. I plus magazyn energii, który tam będzie schowany. Prawdopodobnie albo w budynku, albo będzie przybudówka zwana. Do tego. Więc no, trzeba coś będzie pomyśleć, ale to przybudówka to nie będzie jakoś taki problem. Jakby jakieś groszeczka sobie postawię, jakieś śmieszne pieniądze, jak to się mówi. To powinno być widać, no ale tutaj dwa lekko w ponad dwa więcej kilowatopików i magazyn dwa razy większy. Cena 3000 tańsza. Więc no mówię, no umowa cena przyjadą, założą mi to i myślę, że nie będę go żałował. Taka inwestycja będzie poczyniona na moim gospodarstwie, tak? Bo o to chodziło. Samego początku by to uczynić, więc no będzie dość ciekawie, tak można powiedzieć. No to trzeba, po prostu trzeba się koszty, jeśli mam płacić za prąd po kilka, nie kilkanaście tysięcy złotych, no to też nie ma sensu płacić. No wiadomo, że prąd ten na prądu idzie do góry. Więc nie wiem, czy dokładnie aż tak sobie zejdę z ceną prądu, no ale zawsze coś tam, chociaż ten magazyn energii będzie. Wszystko zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie, ale to będę myślał, że to badanie będzie założone, czy będzie to dobrze, czy przynajmniej zrobione, czy myślałem, czy nie. Więc dobra, w dzisiejszym odcinku byłby to na tyle. Jeśli tak ktoś nie mi się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, dzięki za oglądanie, czy będzie z tego zmieniać, cześć.